Dzień dobry Państwu. Dziękuję Wam bardzo za obecność na dzisiejszym spotkaniu. Temat podstawowy dla nas to jest węgiel. Tak, Urząd Miasta również ma podjąć decyzję i Urząd Prezydenta już niedługo w sprawie dotyczącej udziału w sprzedaży węgla, czyli mamy zastanowić się, czy nie spełnić roli pośrednika w sprzedaży węgla dla mieszkańców miasta. Ustawa jest procedowana, która ma upoważnić nas, bo dzisiaj podstawy prawnej do pośrednictwa przez urzędników w sprzedaży węgla nie ma. Sprzedażą węgla, jak Państwo doskonale wiecie, o różnym asortymencie zajmują się firmy wyspecjalizowane, a nie prezydent miasta i nie jego urzędnicy tu obecni, między innymi z tej strony, od pani rzecznik rozpoczynając, na sekretarzu i pani skarbnik kończąc. Ale ta sytuacja ma ulec zmianie. Czyli jeżeli sytuacja jest na tyle kryzysowa, czy jest taka potrzeba, to mamy mieć upoważnienie ustawowe, podkreślam, którego dzisiaj jeszcze nie mamy i nie wolno nam tego czynić, bo ten, kto czyni, to łamie prawo dzisiaj. Wyraźnie to mówię. Łamie prawo. Nie wolno tego czynić. To mamy się zastanowić, czy takiego zadania się nie podjąć. Dzisiaj ustawa uchwalona przez Sejm już jest w Senacie i dzisiaj Senat będzie zajmował się. Być może za kilka godzin. Potem powędruje do Sejmu ewentualnie i do prezydenta po podpis i następnego dnia już ma obowiązywać. Termin bardzo krótki, więc być może, że pod koniec tego tygodnia lub najpóźniej na początku przyszłego tygodnia ustawa już wejdzie w życie. My nie czekamy, aż wejdzie w życie. Analizowaliśmy wszystkie projekty, które się zmieniały na przestrzeni ostatnich dni bardzo znacznie. Najpierw mieliśmy mieć obowiązek, dzisiaj okazuje się, że już obowiązku takiego nie mamy. Najpierw mieliśmy sami sprzedawać, teraz okazuje się, że już możemy jedynie wspomagać, czyli poprzez firmy sprzedawać, które zajmują się sprzedażą węgla do tej pory. Według mojej wiedzy na dzień dzisiejszy to taki wniosek z tego wyciągam, że ta ustawa wejdzie w życie w obecnym brzmieniu, to będziemy starali się pomóc mieszkańcom Inowrocławia, tym, którzy mają duże problemy finansowe i logistyczne z zakupem węgla, pomóc poprzez ułatwienie sprzedaży, zakupu węgla przez nich w firmach prywatnych, które zajmują się sprzedażą węgla. I w tym celu potrzebne jest rozeznanie, ilu mieszkańców Inowrocławia po pierwsze jest zainteresowanych nabyciem węgla, jeszcze, a po drugie rozeznanie dotyczące firm, czyli jakie firmy mamy, ile firm, gdzie się mieszczących w Inowrocławiu lub w okolicy Inowrocławia, które zajmują się handlem węglą. Przecież to nie było przedmiotem naszego zainteresowania do tej pory. I to ostatnie zadanie zostało przez nas wykonane. W tych ostatnich dniach dokonaliśmy rozeznania rynku w Inowrocławiu, jeżeli chodzi o pośrednictwo w handlu węglem. Wczoraj odbyło się tu spotkanie w Urzędzie Miasta z właścicielami lub przedstawicielami tych firm. Jest kilka firm, które zajmują się obrotem w tym zakresie węglem na terenie miasta i pod Inowrocławiem w odległości do 20 kilometrów, kilkanaście kilometrów od naszego miasta. Wymieniliśmy sobie informacje dotyczące wzajemnych oczekiwań. I w wyniku tego podjęliśmy działania następujące. Opracowana została ankieta, o której za chwileczkę tutaj i o podstawach prawnych powiedzą moi współpracownicy, która zostanie przekazana publicznie i elektronicznie do mieszkańców Inowrocławia zainteresowanych zakupem węgla. Otóż każdy mieszkaniec może zakupić 1,5 tony węgla w grudniu, 1,5 tony węgla w styczniu przyszłego roku. Czyli łącznie 3. Nie może zakupić od razu 3, 2 razy po 1,5. Ale ilu ich jest, nie wiemy. Dodatek węglowy przysługuje w Inowrocławiu dla 2700 tysięcy wypłaciliśmy osobom dodatku węglowego. Tak, pani skarbnik? Tak. Uprawnionych
według innych naszych danych, jakie posiadamy w urzędzie, jest około 3,5 tysiąca, tak, panie sekretarzu? Tak, szacujemy. Szacujemy. Około 3,5 tysiąca ludzi do zakupu takiego węgla. Ale ilu z nich, czy 2700, czy tylko 2000, czy 1,5, czy może 3,5 tysiąca będzie chciało zakupić ten węgiel, to tego nie wiemy. W związku z tym, że podstawą dla podjęcia przez nas decyzji, co dalej robić, aby pomóc i komu pomóc, to trzeba wiedzieć, w jakiej ilości ci ludzie potrzebują tej pomocy, bo o tyle powinniśmy zabiegać, aby pomóc im w zakupie węgla, a nie sprowadzić węgla za, nie wiem, 6 milionów złotych, a okaże się, że zakupionych zostanie za 3 miliony, a pozostałe setki albo tysiące ton będzie zalegało w Inowrocławiu, na parkingu w Inowrocławiu Urzędu Miasta? I co dalej z tym węglem mamy zrobić? Na razie nie mamy deklaracji ze strony rządu, że on ten węgiel przyjmie z powrotem i zapłaci za koszt przewiezienia z powrotem do miejsca dystrybucji, skąd przywieźliśmy ten węgiel. Nie zapłaci firmom prywatnym za przechowywanie tego węgla. To nikogo nie obchodzi. To ma spoczywać po stronie obowiązków i odpowiedzialności prezydenta, burmistrza, wójta. Więc decyzja musi być świadoma. Jeżeli mamy pomóc, to musimy wiedzieć, komu pomóc i w jaki sposób. A zgodzicie się z tym państwo. I jesteśmy w tej chwili na takim etapie przygotowania się, aby podjąć decyzję w przyszłym tygodniu, w jakiej formie starać się wspomóc mieszkańców będących w tej trudnej sytuacji. Dzisiaj, za chwileczkę, opublikujemy na stronach internetowych naszego miasta i gorąco państwa proszę jako dziennikarzy inowrocławskich o pomoc w upowszechnieniu takiej deklaracji, którą za chwileczkę państwu przedstawimy, deklaracji, która gorąco proszę, aby została wypełniona przez wszystkich zainteresowanych i albo w formie elektronicznej, albo osobiście złożona do Urzędu Miasta, przekazana do Urzędu Miasta. Jeżeli osobiście w Biurze Obsługi Interesantów, jeżeli elektronicznie, a to wiadomo przez adres dostępny w internecie. Do piątku. Bardzo ważny jest ten czas. Mamy mało czasu i proszę z góry przepraszam. Oczywiście za tego typu terminy, ale sami państwo widzicie i proszę o rozgrzeszenie już z góry, że nam narzucane te terminy są wszystkie z góry. Ja i nie chcę stanąć przed pręgierzem zarzutów, że nasze działania były nieodpowiedzialne, spóźnione albo jeszcze świadomie podejmowane. Ja myślę i myślimy my wszyscy przy tym stole o potrzebie pomocy dla tych mieszkańców Inowrocławia, jakiejś grupy, ale nie wiem jakiej, która w takiej potrzebie się znalazła. I odmówić im pomocy nie wolno. Proszę państwa, wypłacamy dodatek węglowy systematycznie, przy tej okazji państwu wspomnę, kwoty na wypłatę dodatku węglowego, bo to dodatkowe zadanie, jakie otrzymaliśmy w tym roku do zrealizowania w Urzędzie Miasta Inowrocławiu. Wypłaciliśmy prawie 3 tysiącom, 2,7 tysiąca Inowrocławian otrzymało ten dodatek, ale otrzymujemy niestety nieregularnie te kwoty do wypłat. Niektórzy mieszkańcy bardzo się denerwują, oczekują z długi czas, że my już powinniśmy te pieniądze im wypłacić, bo pan minister albo pan premier w telewizji powiedział, że są pieniądze. Przepraszam, pan minister, jeżeli tak któryś powiedział w telewizji lub gdzie indziej, to mylił się, bo nie wie o tym, że tych pieniędzy nam jeszcze nie przekazał. Otrzymujemy z opóźnieniem środki na ten cel. W tej chwili 196 osób, 196 trochę zdenerwowanych mieszkańców Inowrocławia oczekuje na wypłatę należnego im dodatku węglowego i środków dla nich do tej chwili nie otrzymaliśmy. Ja apeluję z tego miejsca jedynie do tych, którzy dysponują pieniędzmi w budżecie państwa, do urzędników rządowych, aby nam jak najszybciej te środki przekazali. W interesie nas wszystkich jest to, aby te środki dotarły do osób, które powinny otrzymać. I wyraźnie chcę państwu powiedzieć,
że w przypadku tych 196 mieszkańców Inowrocławia minął już 6-dniowy ustawowy okres, w którym powinniśmy te środki wypłacić. Czyli mieszkańcy mają rację. Oni oczekują o ponad 60 dni, do czego nie powinno dojść. Powinni te pieniądze mieć, bo im się po prostu to należy zgodnie z prawem. Ale to są pieniądze z budżetu państwa, od rządu, a nie od nas. My jesteśmy przekaźniki, jesteśmy kasjerami i nie mamy co wypłacić, kasa jest pusta. Więc gorąco proszę o to, aby nie obciążać nas z tytułu jakichkolwiek zaniechań. My wypłacamy środki natychmiast, bo wiemy, jak bardzo inowrocławianie potrzebują pieniędzy. A co do dodatku węglowego, jest ustawa procedowana, wszczęliśmy pewne działania. Pan naczelnik lub pan sekretarz, jeżeli poproszę o pomoc, pan naczelnik. Techniczne sprawy. Szanowni państwo, tak jak wspomniał pan prezydent, my dzisiaj bazujemy na projekcie aktu prawnego, który znajduje się w Senacie. Z tego, co widzimy w tym projekcie, będzie bardzo krótki czas na podjęcie już konkretnych działań po wejściu w życie tego dokumentu. W związku z tym prezydent podjął pewne działania wyprzedzające. Jednym z tych działań jest deklaracja, którą za chwilkę opublikujemy na naszej stronie internetowej pod komunikatem pani rzecznik. Będzie ta deklaracja znajdowała się w Biuletynie Informacji Publicznej w dedykowanej do tego zakładce zakup preferencyjny węgla. Będzie znajdowała się ta deklaracja do pobrania w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli. Chcemy, tak jak wspomniał pan prezydent, żeby do 28 października każdy uprawniony do zakupu węgla w cenie preferencyjnej, a ustawodawca rozumie tą grupę uprawnioną jako osoby, którym przysługuje dodatek węglowy, poinformował nas o tym, czy chce taki węgiel od gminy czy podmiotu prywatnego zakupić i w jakim wolumenie. I teraz to, co powiedział pan prezydent. Ta ankieta, ta deklaracja, proszę państwa, jest skonstruowana w ten sposób, że ustawodawca transzuje pośrednictwo miasta w zakupie tego węgla dwuetapowo. W pierwszym etapie zbieramy deklaracje co do dostawy czy sprzedaży węgla do 31 grudnia tego roku. W drugim etapie będzie możliwość zakupu tego węgla po 1 stycznia 2023 roku. Ta deklaracja to deklaracja chęci zakupu w rozbiciu na ten okres pierwszy i drugi. My oczekujemy, że mieszkańcy, którzy będą zainteresowani tym zakupem, zaznaczą odpowiedni sortyment tego węgla. Od razu dopowiem, wskazujemy czy narzucamy dwa sortymenty tego węgla, to jest orzech i groszek. I to nie jest wybór pana prezydenta, a skutek naszego uczestnictwa w dniu wczorajszym w konferencji zorganizowanej przez pana wojewodę, gdzie prezes PGE, podmiotu, który będzie jednym z dwóch podmiotów państwowych, dystrybuował ten węgiel centralnie. Tak, PGE Paliwa, dziękuję panie sekretarzu, wskazał, że tylko te dwa sortymenty w zasadzie będą do odbioru z Torunia, bo taką też mamy informację, że gmina, gdyby w tą sprzedaż się angażowała, to ma obowiązek odbioru tego paliwa z najbliższego miejsca. Prawdopodobnie będzie to terminal PGE w Toruniu. Także osoby, które są zainteresowane, wrócę do deklaracji, chcielibyśmy, żeby wskazały, jaki sortyment węgla wybiorą i w jakiej ilości. I tutaj, proszę państwa, ważna rzecz, również ustawodawca ogranicza tą ilość. W każdej z tych transz nie może to być więcej niż 1,5 tony. Tak jak pan prezydent wspomniał, liczymy na deklaracje do piątku. One, jeżeli chodzi o formę, będą wystawione w formie edytowalnej, w Wordzie. Można to sobie wydrukować, można to sobie wpisać na komputerze
i wysłać nam wersję wordowską. Nie będziemy przywiązywali tutaj do formy dostarczenia do nas tej deklaracji jakiejś szczególnej wagi z uwagi na szczególne okoliczności, w jakich się znaleźliśmy i potrzebę szybkiej informacji zwrotnej od tych osób, które będą uprawnione do zakupu węgla w cenie preferencyjnej. Ja dopowiem jeszcze, że po konsultacji z panią naczelnik Biura Obsługi Interesantów i Kontroli tutaj ustaliliśmy, że żeby zwiększyć tą przepływność osób, które przyjdą do urzędu, będzie można taką deklarację również wrzucić do specjalnej urny w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli. No i to chyba z takich informacji. ZEC jest firmą miejską, spółką miejską podległą prezydentowi miasta w 100%. ZEC zgromadził odpowiednią ilość miału węglowego, która zapewnia na najbliższe miesiące dostawę ciepła, ciepłej wody, czyli ogrzewania i ciepłej wody. Nie ma żadnego zagrożenia. Tutaj wszystkie te działania związane z zakupem miału powiodły się. I myślę, że również na tę drugą część zimy w przyszłym roku również nie będzie większych już problemów. Na około 27-28 tysięcy mieszkań w Inowrocławiu mamy około 3 tysięcy, 3,5 tysiąca, które korzystają z węgla, jeżeli chodzi o źródło wytwarzania ciepła. Ponad 50% mieszkań w Inowrocławiu ogrzewanych jest przez ciepło systemowe ZEC-u. Czyli dla ponad połowy mieszkańców to nie ma żadnego problemu, czy węgiel tu kupić, czy gdzie indziej. No jeżeli policzycie sobie na 27-28 tysięcy, 3,5 tysiąca, no to jest to pewien procent i o tych mieszkańcach musimy również myśleć. Ale pozostali, no to jest, większość jest ZEC-u pobiera ciepło, potem jest gaz, są mieszkańcy, tysiące mieszkań jest ogrzewanych korzystając z sieci gazowej. Potem jest węgiel, drewno i na końcu prąd. Pompy ciepła, ewentualnie piecyki elektryczne. Takie mamy rozeznanie poczynione w Inowrocławiu. Także wiemy mniej więcej, ilu tysięcy ludzi może ta sprawa dotyczyć. A teraz potrzebujemy bardziej precyzyjnych informacji w postaci tychże deklaracji i dlatego takie podjęliśmy działania. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Jeśli nie ma pytań, dziękujemy za przybycie i do zobaczenia na następnej konferencji.